Jak słyszeliśmy i jak wiemy, w tym roku obchodzimy 550-lecie parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. W 1468 roku powstał Sejm Królestwa Polskiego w postaci dwuizbowej izby. Senat w postaci dwuizbowej. Senat i Izba Poselska. Wtedy, w tamtym czasie, król Kazimierz Jagiellończyk, wybitny przedstawiciel Jagiellonów wielkiej środkowoeuropejskiej dynastii, zaprosił posłów wybranych na sejmikach ziemskich, żeby naradzać się nad sprawami ówczesnego państwa, naszej Rzeczypospolitej. I w ten sposób powstał, poprzez wcześniej, można powiedzieć, wieki tworzony, powstał parlamentaryzm polski, obejmujący króla, senat i izbę poselską. I jak wiemy, trwał on przez wieki, aż do prawie końca XVIII wieku. Sejm wyrażał interesy państwa i realizował jego suwerenność, czyli stanowił prawa. Podejmował najważniejsze decyzje, w tym decyzje o wojnie i o podatkach. I właściwie tak jest i dzisiaj. Sejm stał się miejscem zawierania kompromisu pomiędzy królem a ówczesnym narodem politycznym reprezentującym mieszkańców wszystkich ziem. Do Izby Poselskiej wszystkie ziemie wybierały swoich posłów, a miasta królewskie wysyłały reprezentantów. Był to, proszę państwa, i nie bez przyczyny, przypominam, ten model, bo był to model ustrojowy dotąd w ówczesnym świecie europejskim nigdzie nie spotykany. Był bowiem połączeniem rozwiązań monarchistycznych i republikańskich i został w następnych wiekach, w XVI i XVII wieku, rozciągnięty na ziemie położone między Wisłą, Dźwiną i Dnieprem, a więc między Morzami Bałtyckim i Czarnym. Dzisiaj mówimy o tym terenie, o tym obszarze jako o Międzymorzu. Stał się w ten sposób w naszej części Europy uniwersalny. Polska tradycja parlamentarna kształtowała się na obszarze, też powinniśmy o tym pamiętać, przenikania się wielu grup etnicznych, niektórzy mówią etnosów, i kultur, religii, wyznań, obyczajów i tradycji. Stała się inspiracją dla mieszkańców wielu ziem. Dla ziem polskich, dla ziem ruskich, Rusi białej, czerwonej, czarnej, litewskich, kurlandzkich, inflandzkich, mołdawskich czy pruskich. Te wszystkie ziemie w tamtym czasie były równie ważne dla Rzeczypospolitej. Składały się na jej dorobek, budowały jej potencjał polityczny i kulturowy. Państwo polskie w tamtym czasie przyciągało Żydów i Ormian oraz uchodźców politycznych z Europy Zachodniej, ogarniętej wojnami religijnymi i dynastycznymi, uciekających przed despotyzmem władców. Ziemia Przemyska, w stolicy której dzisiaj obradujemy, była częścią takiej właśnie wielkiej, różnorodnej Rzeczypospolitej. Niedaleko, w Sądowej Wiszni, w miejscowości położonej na wschód od Przemyśla, zbierały się sejmiki ziemskie, ziemi lwowskiej, przemyskiej i sanockiej. Z ziemi przemyskiej pochodzili politycy ważni dla naszych dziejów ojczystych. Obok już wspomnianych dzisiaj podczas homilii Andrzeja Maksymiliana Fredry, marszałka Izby Poselskiej i biskupa Andrzeja Trzebnickiego, warto zwrócić uwagę, będziemy o tym, zresztą o nich będziemy słyszeć, na Stanisława Jana Jabłonowskiego, hetmana wielkiego koronnego, na Stanisława Sarnowskiego, biskupa i referendarza koronnego, czy na wybitnych humanistów, jakimi byli Jan Herburt, autor wielu dzieł klasycznych w dyplomacji europejskiej, czy słynny, znany Stanisław Orzechowski, o którym możemy powiedzieć także, że pisał o Polakach jako, cytuję, o orłach, dla których wolność jest
synonimem polskości. Wolność. Wolność jest synonimem polskości, fundamentem ustroju i wartością podstawową. Jakie to nam dzisiaj jest, proszę Państwa, bliskie? Szanowni Państwo, konferencje organizowane dla uczczenia jubileuszu 550-lecia polskiego parlamentaryzmu, ich zamiarem jest przedstawienie wyjątkowości Sejmu od jego początków, a nawet u jego początków. Ta wyjątkowość trwale wpłynęła na tożsamość narodową nie tylko Polaków, ale także innych mieszkańców naszej części Europy. A jednym z przykładów z ostatnich miesięcy, konkretnie z marca 2018 roku, jest fakt, że UNESCO przyznało, wpisało na listę dziedzictwa dokumentów pisanych, dokument Unii Lubelskiej, Unii powołanej w 1569 roku, zawartej, podsumowującej dotychczasowe Unie Polsko-Litewskie w Lublinie, na wniosek Łotwy, Litwy, Białorusi, Ukrainy i Polski. Pięciu państw, na terenie, które dzisiaj położone są na terenie Starej Rzeczypospolitej. A więc, proszę Państwa, parlamentaryzm stał się fundamentem kultury politycznej całej, można powiedzieć, Europy Środkowej. Umożliwił nam kształtowanie się podmiotowości politycznej opartej na wolności, rozumianej w kategoriach republikańskich, czyli uczestniczenia w życiu publicznym, w życiu politycznym. W 1505 roku przyjęto zasadę ustrojową nic o nas bez nas. Proszę zwrócić uwagę, jaki to solidny był fundament, który świadczył o sukcesach Rzeczypospolitej obojga narodów w wielu następnych stuleciach i w niepowtarzalnej przestrzeni cywilizacyjnej w Europie. Losy Rzeczypospolitej i losy Europy Środkowej przesądziły o tożsamości zarówno odrodzonej 100 lat temu nowoczesnej polskiej państwowości, jak i wpływają również na dzisiejszą, nadzieję dzisiejszej Polski. Dzisiaj w Przemyślu przypominamy dorobek polskiego parlamentaryzmu także z tej naszej części Rzeczpospolitej, z tej wielkiej części Rzeczpospolitej. Podkreślamy ścisły związek z wartościami nadal tworzącymi fundamenty polskiej polityki, czyli z ideą sprawiedliwości społecznej, ideą rządów prawa. Mamy, proszę Państwa, świadomość, że jesteśmy spadkobiercami wielkiej, kilkusetletniej tradycji parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, że jesteśmy spadkobiercami tej tradycji i niesiemy ją w przyszłość, bo taki jest nasz obowiązek. Dlatego też bardzo cieszę się, że mogę otworzyć dzisiaj konferencję w Przemyślu na ziemi przemyskiej poświęconą parlamentaryzmowi 550-latom parlamentaryzmu Rzeczypospolitej i jej tego elementu związanego z pracą naszego Sejmu w Sądowej Wiszni. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję panu marszałkowi.